Szczecin zaraz po wojnie w latach 40. to temat najnowszej książki Rafała Jesvajna Enklawa. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na jeden rozdział z tej książki dotyczący Szczecina żydowskiego. Autor pokazuje na kilku stronach historię Żydów w Szczecinie i koncentruje się na okresie właśnie lat 40., 50., ale i później XX wieku, kiedy Szczecin miał największą ilość obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, którzy przyjechali tutaj zaraz po wojnie, ocaleni z Holokaustu, głównie ze Związku Radzieckiego, ale nie tylko. I to jest chyba najlepszy tekst publicystyczno-historyczny, jaki można zaproponować tym, którzy chcą poznać historię w pigułce Żydów szczecińskich. Jest to tekst, który jest dobrze bardzo napisany, ale też i oddający osobiste świadectwa ludzi, którzy tutaj w 46, 47, bo to była największa ilość, około 40 tysięcy Żydów mieszkało w Szczecinie. To jest czas przejściowy dla tej społeczności. Wielu z nich wyjeżdżało na zachód, do Niemiec, potem do państwa Izrael, ale ta książka, a szczególnie ten rozdział, pokazuje tą historię, która była historią ocalanych, ocalałych z Holokaustu, ale takich, którzy próbowali na nowo się zakorzenić właśnie na tych terenach, w tym mieście, który był miastem zdobycznym, bo tak inaczej nie można powiedzieć, po II wojnie światowej przez Polskę. I te historie tutaj z takiej perspektywy osobistej, ale osadzonej w kontekście szerszym, po prostu przypominają, że Szczecin był wtedy żydowski, że Szczecin był miastem, w którym ludzie odnajdywali sens życia, ale też i bardzo intensywnie budowali ten Szczecin w wielu, wielu elementach, właściwie odbudowywali. Były tutaj duża ilość organizacji żydowskich, mówię cały czas po II wojnie światowej. Ale ten artykuł, ten rozdział też mówi o XVIII, koniec XVIII wieku, XIX wieku i pierwszych Żydach, którzy pojawiają się w państwie pruskim w Szczecinie, który jest twierdzą, kiedy są specjalne prawa niepozwalające osiedlać się Żydom. A potem ten moment faszyzmu w latach 30. XX wieku, kiedy zaczynają obowiązywać ustawy norymberskie, a potem ten dramatyczny moment z lutego 40 roku, kiedy ostatnich Żydów szczecińskich wywieziono właśnie na Lubelszczyznę, wyrzucając ponad 1000 osób, które były kompletnie zasymilowane. Dlatego bardzo zachęcam do tej całej książki, ale też i do tego rozdziału o żydowskim Szczecinie. Książka nazywa się Enklawa.